Hej, kochani, dziś moi drodzy, słuchajcie, będziemy mniej więcej uczyć mojego brata grać w Pet Simulator. Mój brat ogólnie jest obok mnie i widzę, że za chwilę będzie się uczył. No dobra, mamy tu mojego brata. Słuchajcie, to tak. Za chwilę ci się pojawi, że musisz wybrać twojego pierwszego peta. To tak, masz tu zaoferowanie. Albo królika, kota, psa. No to wybieraj. A gdzie jest królik? Ostatni to jest królik. Dobra. No i za chwilę ci się pojawi on. I zobacz, masz królika. Lili nazywa się, możesz zmienić mu imię. Tak. Czekaj, wchodzisz w pet. Możesz mi wysłać trade'a, ok? Wyślesz tak, mi trade'a. Czekaj, dlaczego nie możesz? O, dobra. Jest, widzę. To dam ci może, widzę, dam ci lepszego peta, tego. A co to? Nie dawaj mi peta, ok? Ok. On jest najlepszy pet. Dobra. Nie dawaj mi peta, ok? Czekaj. Nie dawaj mi tego peta. Nie musisz mi dawać. No i nie ma tutaj. No dobra. Jest. No nie dawaj mi peta. No nie dawaj. No i dajesz Reedy. Ej, dlaczego? O, dobra. Prawie Reedy. Czekaj, dałeś mi tego peta, czy nie? Dobra. No i dajesz, czekajcie. Dobra, wyzywam. Sorcie za moją mamę. No dobra. Dałeś Reedy? Dobra. I będziesz za chwilę mieć tego peta. No i mój brat dał Reedy. Za chwilę się pojawi. No i masz tego peta. Wiesz, jak się zakłada? Też tu na peta. I tutaj. No i masz drugiego peta. Super. I teraz idziemy pewnie po pieniążki, bo zauważyłem. No, idziemy po pieniążki. Dam ci lepszego ogólnie. Tylko klikasz na pieniążki i już pet ci zjada je. Jakby i ty masz pieniążki. Ja akurat mam ich sporo dosyć, więc no. Możesz również za pieniążki kupić sobie inne pety. Ogólnie, no niektórzy też mają inne pety. A ty w ogóle masz tego założonego mojego? No. Masz? Tak, ale... Bo ja go nie widzę na ekranie moim. Zbieram tutaj. Ale dużo kaski. Bo samym królikiem ogólnie byś nie uzbierał. No. Starałam się w ogóle trafić na tą trampolinę, ale jakoś nie mogę. Nie mogę tutaj jakoś, nie wiem. Nie wiem, jaka by osoba normalna tutaj skoczyła i by to przeszła. Więc no. Ale fajnie ogólnie jest tu, co nie? I możesz zbierać jeszcze światy, bo ogólnie nie tylko jajka możesz, ale też możesz kupywać światy. Masz w ogóle jakieś kupione? Nie. Nie mam żadnego, bo mam tylko 900. Aha. 91. Aha. Będę miał zaraz 1000. O. Ja ogólnie mam dosyć sporo petów. Mogę ci trochę pieniążków tu zostawić. Masz 1000? To dobrze, to kup sobie świat. Jakby ja mam wszystkie kupione. Prawie wszystkie, ale no. Wow. Moje pety tutaj idą. No to akurat jest jajko, czyli możesz no, nie wiem co za to kupić, za te łapki, ale no możesz sobie po prostu tak o, pozbierać. Dobra, ja otwieram jajko, które jest darmowe. Nie, mam chicken. Chcesz Igor trade? Wow. No, wow. Ty masz lepszego peta niż ja. Dobra, Igor, daj, jest. I dam ci tego. Litka. Nie musisz mi dawać, słuchaj. Ja ci chciałam dać jajeczko takie. Okej, to daj. Takie jajeczko z Afriko, bo ja mam dużo takich jajeczek, więc no. Bo się łatwo no, łatwo się godzi. I daj sobie... na to! Daj Igor sobie, żebyś miał tego. Okej, dziękuję. Teraz... kolejny świat.
mi się nie uda. Nie, nie chcesz? Nie chcesz. Wiesz, w nowym świecie masz nowe jajka, tak? Możesz pisać ci do znajomych. Ja tutaj dużo kasy zostawiłem. Ogólnie możesz zwiększyć szansę, żebyś miał jakiegoś lepszego z jajka. Musisz mieć potki. Potki? Jakie potki? Takie potki się dostaje za darmo. Jak pozbierasz ileś tam kasy, to dostaniesz. YouTuber. O, to super. YouTuberzy to często grają. Nagrywają własne właśnie takie rzeczy. Ja też postanowiłam, bo YouTuberka taka mi pokazała, jak to się gra dokładnie. No i od niej się nauczyłam grać w Pet Simulator. Kiedyś tu w ogóle nie miałam petów. Jakby teraz I mam dużo. Potem wielką gościu z live'a mi dał też. Więc no. Nie, ja chciałam. Ile mam tu kasy? Oj, papatki były.